osobiście uważam, że to jest to bardzo fajna inicjatywa. Spotkały się cztery ośrodki, tak jak wiemy, Olsztyn, Ełki, Giżycko, Elbląg. Z tego miejsca gratuluję ekipie z Elbląga, która zajęła pierwsze miejsce. Natomiast wydaje mi się, że te pierwsze miejsce gdzieś tam zbiega na drugi tor. Dzisiaj była okazja, żeby zawodnicy sprawdzili swoje umiejętności. No i też mogli się zintegrować, porozmawiać, spotkać swoich kolegów, czy to z byłych klubów, czy z klubów, z którymi grają na co dzień w lidze. No ale zarówno my, trenerzy, mogliśmy się spotkać, wymienić kilka zdań, wymienić się doświadczeniem, tym bardziej, że się wszyscy znamy i fajnie jest spotkać i porozmawiać na temat piłki. Jesteśmy prekursorem, jeśli chodzi o wojewódzkie ośrodki szkolenia piłkarskiego w naszym województwie. Pierwszy ośrodek właśnie powstał w Elblągu. Cieszy nas to, że rozwija się ten projekt na kolejne miejscowości. Na pewno jest to z korzyścią dla zawodników z naszego regionu, którzy na tym etapie szkoły średniej dotychczas tak do końca nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Teraz oprócz tego szkolenia w klubie mają możliwość również rozwijania się w trakcie zajęć szkolnych. I myślę, że jest to z korzyścią dla całej warmińsko-mazurskiej piłki nożnej, bo ci chłopcy, niektórzy już, a niektórzy za chwilę będą gdzieś tam występowali w naszych seniorskich drużynach z naszego województwa. Dzisiaj odbyła się pierwsza edycja turnieju wojewódzkich ośrodków szkolenia. Bardzo fajna inicjatywa. Wiemy, że za rok dołączy do nas ekipa, czyli ośrodek z Brągowa i z Ławy. Dzisiaj odbył się pierwszy turniej. Tutaj już po krótkich rozmowach z chłopakami wiem, że bardzo, bardzo fajny feedback, bardzo dobry odbiór z ich strony tego wydarzenia. Na pewno chętniej będą przyjeżdżali na tego typu turnieje. Oczywiście ten aspekt tutaj organizacyjny, myślę, że tutaj Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej świetnie to wszystko przygotował. Mieliśmy możliwość pograć na wspaniałych tutaj obiektach Biskupców, gdzie chłopaki na co dzień nie mają możliwości na takich fajnych stadionach grywać, więc na pewno było to dodatkowa dla nich atrakcja i wydarzenie i na pewno, tak jak powiedziałem, będą chcieli chętnie przyjeżdżali na następne turnieje.